Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Dark Souls 2. Być może to będzie już ostatni odcinek. Raczej jeszcze będzie po tym jeszcze jeden. Podsumowujący, powiedzmy. Nie, ale dobra, obiecałem wam podróż bobslejem, więc od razu odpowiednie ognisko, ostatnie w Eleum Lois, zamarzniętym oczywiście. No i doszły do mnie słuchy, że zaraz po odbytej podróży sarkofagiem w dół górki można później uświadczyć gdzieś w tamtej krainie bossa, jeszcze jednego, więc to będzie ostatni boss pewnie. To fakt, okej, okay, ale to jeszcze nie ostatni odcinek, spokojnie. No pamiętacie, jak wspominałem w jednym z poprzednich materiałów o wspomnieniu króla? No to tamta akcja będzie ostatnią akcją w mojej serii z Dark Souls 2, a tymczasem, kurczę, gdzieś tutaj trzeba się udać. Tylko serio nie wiem, w którym kierunku. Może wiadomości, poddaj się. Przód i przed tą sojusznik. Tak? No to okej, dobra. Chciałbym w to wierzyć. Naprawdę bardzo chciałbym w to wierzyć. No nie wygląda, jakbym tutaj miał sojusznika teraz spotkać. Serio? Aha, ale i tak, przecież nawet jeżeli jakiś znak przyzwania tam faktycznie był, to i tak ja go nie uświadczę. Bo jestem pustym. No niestety, człowieczeństwa nie mam. Ej, tu jest jedna budowla, tam widzę w oddali drugą. Ej, dobra. Spokojnie. Kierunek utrzymuje dobry. Ale właśnie, rzucę jeszcze okiem na moje wyposażenie. Okej, wszystko jest okej, tak jak powinno być. Wszystko się zgadza. Odpowiednie pierścienie, odpowiednia broń, odpowiednie zaklęcia. Wszystko acycacy. Ale właśnie, mroczą już sobie czasne. No właśnie dlatego. Bo takie spotkanie, może się zaraz pojawić. Kurde, jeszcze jeden. Zdążę? No i moja zuchwałość. Została skarcona szybko. Dobra, jeszcze raz podróż z sarkofagiem. Ja tam miałem tysiączków. Kurde, nie pamiętam. Mam nadzieję, że niedużo. Bo w takiej zamieci znaleźć to miejsce z powrotem będzie z tym problem. A może nie? Zobaczymy. Dobra, szybko w miarę ten loading poszedł teraz. Dobra, szukamy jeszcze raz tej samej wiadomości. Chwalmy słońce. Kurde. O, przed tobą właśnie. Tu. Dokładnie tak. Okej, tutaj koło grobów. I prosto do celu, ale dobra, już zawczasu rzucę sobie mroczną broń. Żeby mnie konik nie zaskoczył. Ten lodowy rapidash. Nie no, rapidash to był taki Pokémon. Nie wiem, ilu z was kojarzy Pokémony. No ale taki był kiedyś. Ej, kurde. Tam! Dobra, tam jest ta budowla. I w jej pobliżu zginąłem. Okej, okay, nie będzie problemu chyba. Ze znalezieniem duszyczek. Nie, ale nawet nie wiecie, jak mnie cieszy to, że mamy 12 estusów już, a nie 11. Wreszcie czuję, że moja postać jest skompletowana. Tak jak powinna. Ej, nie, serio? Gdzie jest ten dom? Dobra, ja już wyciągnę tarczę. No, bo chyba konika słyszałem gdzieś. Dobra, są mi duszyczki. Ile ich było? No, 2000 z groszem. Jest i konik, dobra, cześć. Doskoczę? Tak jest! Szybki mały cios. Jest! Dobra, martwię się. Dobra, tam jest kolejny budynek. Tam się udajmy. Ej, co to jest? To był zombiak? Zwykły, normalny zombiak się plątał tutaj po pustkowiu. Ej. 20 ostrych noży. I atakujący zombie. No dobra, backstabem go. Choć oczywiście to nie było potrzebne, to nie było konieczne. Ej, właśnie, zgubiłem chyba kierunek. Już teraz raczej nie idę w kierunku tego budynku, który widzieliśmy. Nie, ale chwalmy słońce, ładnie to wygląda. Nie, serio? Koniec zamieci? Zbliża się, czy nie? Okej. Okay. Tutaj, dobra. Może zdążę dobiec, zanim zamieć znowu się wznowi. No ale w tym budynku jeszcze nie byłem. Czyżbyśmy byli na dobrym tropie? Okej, okay, nie, na takim krótkim dystansie, że raczej uda mi się trafić do wnętrza. Oj, coś się stało tuż za mną chyba. Czyżby konik? Tak jest, jeszcze strzela. Ej, zabijmy go. Chodź, zapraszam. No i jeszcze jeden. Ale bez mrocznej broni, niestety z uszczerbkiem na zdrowiu już to nastąpiło.
Dobra, jeden z 12 jest tu. Mogę go poświęcić, nic się nie stanie. Dobra. Więc tak, zombiaki, wrota Farosa. Dobra, zombiaki od razu. Lepiej. O, dzięki za pomoc w rozwalaniu beczek. Widzisz, jak jestem niewdzięczny? Czym ci odpłaciłem za twoją pomoc? Kurde, twoją śmiercią. Jak niemiło z mojej strony. Nie, ale czy ja mam tylko wrażenie takie mylne, czy po prostu serio moja stamina wolniej się regeneruje teraz, kiedy poruszamy się w pełnej zamieci w tym śniegu? Ha, no dobra. Nic więcej tutaj nie ma, sprawdźmy. I użyjmy kamiennego klucza Farosa. No czyżby woda? No właśnie, tak jak podejrzewałem. Oj, moment, moment, ale słyszałem, jakby coś jeszcze się ruszyło. Choć nie, dobra, co? Aha, woda paruje, czyli czyżby gorące źródła? Nie, dobra, ale w takiej zamieci nie ma co wychodzić nawet, bo teraz po prostu pójdę przed siebie i w sumie nie wiadomo gdzie. Ale mroczną broń mogę rzucić, nawet mogę samonaprowadzającą kryształową materię. No też bardzo się cieszę, że już jest 5 ich koło mojej głowy. Starczyło inteligencję podnieść do 50. Dobra, lecę przed siebie. Raczej źle. O kurde, no ale czemu to jeszcze nie strzeliło? Sorry. No nareszcie. Oj, błąd, 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 kurde. Szybko, 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 szybko. Nie, 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 nie. Ach, dobra. Fuchs, szybko rozejrzeć się. Może w stronę słońca faktycznie. Iść, ciągle iść. W stronę słońca. No może to jest faktycznie sposób. Recepta na sukces. No nie podejrzewam w sumie. Bo chyba się właśnie cofam. Ale zobaczymy. Jakby co, można się koników jeszcze spodziewać. Oj, chyba właśnie jakiś kręci koło mnie. No właśnie. A doskoczę? Tak jest. Kurde, obszarowy. No ale, od razu dobita. Stąd bije światło. Wow, kurde, tu ściana, no to nieźle. Zostałem wyprowadzony na manowce. No to okej, ale trzymajmy się ściany w takim wypadku. Ej, teraz pytanie, ja tam byłem? Czy nie? O kurde. Nie, kurde! Oj, zły moment. Nie! Kurde, nie podoba mi się ta lokacja. Nie lubię nie wiedzieć, co się dzieje dookoła mnie. Serio, to jest kiepskie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że jestem pewien, że tam już nie znajdę ogniska żadnego. Nie, dobra, może faktycznie z sojusznikiem tam podejdźmy. Bo niestety w tym odcinku nie będę miał, kochani, tak dużo czasu jak zwykle. To jest praktycznie materiał na dobite po nagraniu dwóch materiałów z Grand Theft Auto Online dla was. Po prostu domykam jakoś czas, ostatnie 20 minut. A było to zbyt mało, żeby wykonać challenge. Więc proszę bardzo, przedostatni odcinek z Dark Souls 2. No, trzeba dobrze obracać swój czas, ustawiać go. Kurczę, a może ten odcinek będzie jeszcze krótszy, niż się spodziewałem? No dobra, spróbuję jeszcze przynajmniej moje duszyczki odzyskać jakoś. No dobra, to mi ktoś obiecywał sojusznika. No właśnie, tutaj. No to okej, posłuchajmy wiadomości. Może w pobliżu grobowców tutaj. O, 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 jest coś. Faktycznie. Xenifiva. No nie będę wybredny, serio. Nie zamierzam być nawet. Każda pomoc tutaj jest na wagę złota. Budynek jest, dobra. Okej, trzeba utrzymać dobry kierunek tylko. Tutaj do przodu, później następny budynek i później prosto w stronę słońca. Aż do duszyczek. No ale w sumie, no właśnie. Nie, może jeszcze nie mroczną broń, ale słoneczne ostrze i tak podniesie troszeczkę zadawane przeze mnie obrażenia. Więc warto użyć zawczasu. Dobra, konik już gdzieś tu powinien się kręcić. A moja sojuszniczka też jest gdzieś tam, dobra. Jest konik. A jednak trafi. Ło, kurde. Oż, nie, 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 nie. Potem widziałem przedmiot. No uderz go. Jest, uff. Ej, ale co tu jest? Koleś do połowy wkopany? Czapka z miry. Ej, dobra. Wyposażenie, pyk. Co my tu mamy?
Gdzie tu jest? Czapka z Mirry. A, jest. Czapka z krainy Mirach. Elitarny zakon rycerski z pewnej odległej krainy używał tej czapki podczas ważnych ceremonii. Jest mistrzowsko wykonana, ale nie ma praktycznego zastosowania na polu bitwy. Aha, czyli element dekoracyjny bardziej. No dobra. Tamte zwłoki już obcykane, więc nie trzeba się martwić. Trzeba się martwić tylko o koniki. No i w sumie ten zombiak jeszcze. Nie no dobra, ale coś mi w ogóle dało? Włożenie kamienia w tamte wrota Farosa? Oj. Dobra, że da się, dobrze, że da się bronić przed tym. Okej, okay. I dobita. O kurde. No nie, ej, tak się nie bawimy? No. No ale jak już się leczysz, no właśnie. To może w moim pobliżu. Ej, serio, czy wystarczyło, że byłem oddalony od niej o niewielką odległość i ona mnie uleczyła w pełni? Czy musiałem stać koło niej? O kurde, ej, ciebie się nie spodziewałem. Dobra, jeszcze drugi. Nie. Nie, myślałem, że ona się nie bawi w skoki teraz, tylko w coś innego. Tak kobyła. Dobra, ale do piachu z nią. A to właściwie do śniegu, bo tutaj piachu nie ma, sam śnieg na prawo i lewo. E, nie, ten budynek był niedaleko, gdzie on jest? Houston, mamy problem. Albo inaczej, Houston, zgubiliśmy się w tej zamieci śnieżnej. Albo nie? Dobra, kit, pójdźmy tutaj, bo to musi być dosłownie tuż przede mną. Ale idę w stronę słońca, a słońce było po prawej stronie. Nie, dobra, jest okej. Tylko kurczę, po co mam tutaj wchodzić, jak tu nic innego nie ma, oprócz tamtych gorących źródeł. No i zombiaków jeszcze. No dobra, zombiaczki można czasnąć. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dobra, raz, dwa i trzy. Jeżeli dobrze pamiętam. Ej, ale mojego healera zostaw. Healer się przyda. Ej, a właśnie. Skoro ty jesteś kobietą, ja jestem mężczyzną, to... może chodź tutaj ze mną, do gorących źródeł. Zamocz nogi. Zobacz, jaka fajna woda. Co jest, nie chcesz wejść? Beczki się przeszkadzają? No chodź, ej. No nie daj się prosić. No chodź. Come on. Chyba zbyt dobra kobieta z niej. Żeby po prostu na machnięcie ręki poszła do gorących źródeł, niczym Triss Merigold w Wiedźminie dwójce. Nie, dobra, tam Geralt nawet nie musiał ręką machnąć. Po prostu sama weszła. A raczej wskoczyła do wody. A dobra, już nie, koniec w Wiedźminie, bo mnie tutaj zaraz konik czepnie. Wow. Ej, nie wiedziałem, że masz taki atak. A spróbuj go wykonać jeszcze raz. No tak mówiłem, healerkę to ty mi zostaw. Ale dobra, ona czaruje piorunami, nagminnie. Ale dobra, w stronę słońca nie ma co iść, bo tam dojdziemy do ściany. Choć nie, w sumie jest po co tutaj iść w tą stronę. Bo tam jest pozostałość po mnie, moje dusze. Kurde, gdzieś. Gdzieś tam są. Oj, tam w oddali? Nie. Okej, ale trzymajmy się ściany. Poprzednio też dotarliśmy właśnie chyba do tego miejsca. Choć naprawdę wszystko tutaj dookoła wygląda podobnie. Więc jeżeli się nie mylę teraz, to nie miejcie mi tego za złe. Ej, dobra, ona w coś strzela. A, no właśnie. Albo w nią raczej strzelają. Dobra, skupisz się na mnie? Dzięki. Albo w sumie nie dzięki, bo troszeczkę za bardzo mnie bijesz. Zbyt mocno. Ciężko mi to wytrzymać. Ale ja nie pozostaję dłużny. Dobra. O, idealny moment. Koniec jego zaklęcia, jednocześnie początek mojego. O, i pierwszy przedmiot zostawiony przez konika. Skamieniała smocza kość. Ojojoj, tutaj powinniśmy farmować te przedmioty. Są jedne z rzadszych w całej grze. Choć niektóre bronie udało mi się na maksa ulepszyć. Skamieniałą smoczą kością właśnie. Więc znowu aż tak mało ich nie ma, ale... lepiej zbierać, to jest ważny przedmiot. Ojojoj, tarcza przygotowana. Ej, ale czemu od razu do końca staminy? Bo mało mi ich zostało. Coś... O, ej, są moje dusze akurat. Czyli pewnie ten konik mnie rozwalił ostatnio. Kurde, to miał być skok. Wierzcie lub nie, ale to miał być taki właśnie skok. Dobra, jeden czas po wszystkim. Oj! Ilu was tutaj? Już bez przesady. Rozumiem, że gdzieś się zbliżamy, gdzieś zabrnęliśmy trochę dalej, ale... No bez kitu, że aż tylu. Kurczę, mogłem kamień. No ale w sumie...
Co to za różnica? Ej, serio, przydałyby się jakieś waypointy. Takie punkty odniesienia, na które mógłbym patrzeć nawet przez zamieć i wiedzieć po prostu, gdzie idę, a tutaj nie wiem nic. Oj, ej. Nie. O, właśnie, wiedziałem, że to będzie tego typu pułapka. Konik, który pragnie zepchnąć mnie w tą dziurę. Ej, czemu nie weszło? Oj. Ej, on zaraz mnie zabiją. Dobra, no lekarzu, lecz się sam, jak to mówią. Dobra, no ja to rozumiem. Okej, okay, to wzdłuż krawędzi, tam jest raz, że przedmiot, a dwa, tam jest zejście na dół. Ej, dobra, wreszcie jakiś progres. Pierścień żyjących. Jest jakiś konik tutaj? Nie, a tam jest znowu budynek. Ale nie, chyba tam byliśmy. Dobra, odsuńmy się delikatnie od krawędzi i przeczytajmy, co daje ten pierścień. Pierścień żyjących. Pewnie na samym dole będzie. No. O, jest tutaj. Zapewnia wygląd człowieka podczas bycia upiorem. Ło, to ale można mindfucki ludziom robić. Pierścień jest ostrym ćwiekiem. Jego posiadacz będący pod postacią upiora pojawia się jako człowiek. Pierścień wrzyna się w skórę i wywołuje ból, który ciągle przypomina posiadaczowi o jego ludzkiej naturze. Dobra, bardzo ładny i poetycki opis, ale bardziej interesowało mnie to, te dźwięki pitych estusów przez moją sojuszniczkę. No okej, okay, tu jakiś przedmiot? Nie, tylko plamy krwi. Jak? Przed tobą przód. No to nieźle. Dzięki za tą informację. Dobra, tutaj też napiszesz, że przede mną przód. Dobra robota, gotów? No w sumie bardziej gotów nie będę. No, ale wygląda to ewidentnie jak droga do bossa. No, żeby moja sojuszniczka tylko nie wpadła. O, ale zatarła się z tyłu. Dobra, mroczna broń. Już tutaj, przygotowana sama naprowadzająca kryształowa materia dusz. Jakby co. No i mgliste przejście, tego się spodziewałem. Więc uwaga, kochani, jeszcze przed końcem odcinka. Nie wiem, czy uda mi się pokonać to monstrum. Ej, co to jest? Lud, zwierzak króla. Ej, dużo miał zwierząt. Ten król. Ej, ale czy to jest po prostu... No właśnie. Kiciuś w wersji mrocznej. A skup się na kobiecie. No, byłoby spoko. Ja bym się nie obraził, ale okej, dobra. Póki jest wrócony tyłem i skupiony na czym innym zupełnie. To parę darmowych strzałów. Oj, dobra, no dosłownie parę, bo dwa tylko. No. Jest! Kurde, ale odskakuje. Oh shit. No, wiedziałem, że to się źle skończy. No, skarcony. Ej, cio, już naprawdę nie ma zbyt dużo energii. 1/3 już poszła. Dobra, doskocz ładnie. Ej, ale mrok działa. Zalem? Jeszcze drugi zwierzak. Na domiar złego. Dobra, dwa łyki. Dobra, szybko jednego zmęczyć. Jest, dobra, jeden wek. Zostaje drugi. Kurczę, ale akurat robił zakręcie obszarowe. Dobra, a idź do niej. No ona jest łatwiejszym celem zdecydowanie. Dobra, pi. Okej. Okay. Wszystko na tarczy, wszystko jawnie na tarczy przyjął. Dobra, pięknie, o to chodziło. Tak jest. Nie. No, ale jak tu się kurczę turlać, żeby nie dostać z tego. Dobra, dwa łyki. Może się uda go zmęczyć, ale kurczę coś mi się wierzyć nie chce. Cios z obrotu. O, jeszcze zdążę? Nie zdążę. Co on robi? A, dobra, faktycznie zdążę jeszcze mroczną broń czasnąć. Jeszcze na tarczę. Ach, kurde. A, tutaj się trzeba turlać. Oj, błąd. Błąd. Wielki błąd. A! No idź do niej. Oj nie. Nie! Kurde. A myślałem, kochani, że to się uda zrobić w tym odcinku, ale niestety nie. Bo tutaj będę musiał skończyć. Więc zabawa ze zwierzakami króla czeka nas po następnym odcinku. Jeszcze. A potem wspomnienie króla sobie zrobimy i tak będzie wyglądał pewnie ostatni odcinek z Dark Souls 2. No ale tymczasem żegnam się z wami, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!